No siema, witam po raz kolejny. W dzisiejszym odcinku poruszę temat dość nietypowy. Większość z Was pewnie spodziewa się, że będziemy tutaj rozmawiać tylko i wyłącznie o kwestiach sportowych. Aczkolwiek jeśli jesteście z nami lub byliście, dobrze wiecie, że jest bardzo ważny dla nas taki temat, który określamy nazwą odżywianie, tak? Odżywianie w przeciwieństwie do diety, ponieważ niezbyt lubimy to słowo. Dlaczego nie dieta, dlaczego odżywianie? Tak naprawdę to jedno i to samo. Jeśli ktoś zajrzy do słownika, sprawdzi sobie pochodzenie tych słów, jest ono bardzo, bardzo podobne, aczkolwiek w naszych czasach dieta kojarzy się przede wszystkim z jakimś ograniczaniem, redukowaniem, potencjalnie niebezpiecznym, niezbyt przyjemnym okresem w naszym życiu, który powoduje, że może nasze zdrowie być nieco zagrożone, dlatego staramy się używać tego drugiego terminu odżywianie, który dużo lepiej oddaje to, co chcemy, żebyście robili ze sobą i sami, gdy myślimy o tym, robimy. Tak więc na wstępie fajnie jest zmienić troszeczkę swoje nastawienie i przestać myśleć o jakichś dietach, bo są one zazwyczaj nastawione na krótkoterminowy okres jakichś 6-8 tygodni, nie wiem, 2-3 miesięcy. Skupmy się na tym, żeby jeść zdrowo przez całe życie, to wtedy tylko i wyłącznie będziemy mieć wyniki. Jeżeli ktoś liczy na to, że po 6-10 tygodniach, nawet niech to będzie okres 3-5 miesięcy czy roku, to na zawsze jego życie się zmieni, bo dajmy na to schudnie czy przybierze ileś tam kilogramów, to jest to troszeczkę naiwne i wypadałoby tutaj więcej czasu spędzić na zastanawianiem się nad ogólnie rolą odżywiania w naszym życiu. Aczkolwiek nie o tym dzisiaj. Dzisiaj chciałem poruszyć taki temat, czy warto brać suplementy? To jest dzisiejsze pytanie dnia. I tutaj na pewno wielu z Was, którzy biorą te suplementy, będzie za chwilę mogło lepszego wyboru dokonać. Oczywiście nie będę robił jakiegoś przeglądu dostępnych na rynku suplementów. Jest tego tyle, że głowa boli. Jeżeli ktoś miałby ochotę porozmawiać, to na pewno tutaj na miejscu w klubie bezpośrednio chętnie doradzę. Czy to ja, czy nasza Megi, która zajmuje się tym tematem dużo bardziej niż ja. I jakby jeżeli chodzi o to pytanie, to odpowiedź nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Nikogo nie zadowolę, mówiąc, że tak, warto brać suplementy, że jest to najlepsza, jedyna i tylko dostępna droga do zdrowia. Najważniejszą naszą, że tak powiem, rolą, którą odgrywa pożywienie, jest to, żeby zapewnić nam składników odżywczych. Tak, każdy to wie. Każdy to słyszał w szkole, każdy, gdy zapytany zostanie, czy odżywianie jest ważne, podkreśla, jak bardzo jest to ważne, a później, no niestety, często na tym się to kończy. Niestety, wychodzę sobie z domu, widzę ludzi, którzy popełniają najprostsze błędy, słucham, rozmawiam, patrzę na osoby, które niby to dobrze sobie z tym radzą, ale gdy zaczniemy im konkretnie już pytania zadawać, w jaki sposób się odżywiają, kiedy jedzą, co jedzą, gdzie jedzą, w jakich warunkach jedzą, ile czasu jedzą. Takie pytania już są troszeczkę bardziej niewygodne. Zaczyna to być dużo bardziej ewidentne, że tego typu pytania nam pozwalają odkryć pewne rejony niewiedzy, pewne rejony niepewności i pozwalają nam pomóc takim osobom. Jednak ta pomoc nie zawsze jest prosta. Dlaczego tak jest? No bo wiadomo, że żyjemy dzisiaj szybko, żyjemy w taki sposób, że chcemy zaspokoić głód i pędzić, czy to będzie na trening, czy gdziekolwiek indziej. Zapominamy o tym, jak ważne jest to odżywianie. A gdy wróćmy do tematu suplementów, to znowu chcemy, aby te suplementy były takim czymś, co zastąpi tą żywność. I tutaj znowu wrócimy do samego nazewnictwa. Każdy doskonale zdaje sobie sprawę, że suplementy to są dodatki, a nie zastępujące żywność rzeczy, więc nie możemy ich traktować jako takich, tak? Czyli teraz patrząc na to, czy warto brać suplementy, czy nie, należałoby pójść o krok do przodu,
Dla niektórych będzie to krok wstecz, zależy jak na to spojrzeć. I zastanowić się, co się z moim organizmem w tym okresie, na którym zastanawiam się nad tym wzięciem suplementów, czy już biorę, czy tak naprawdę wiem, jaką rolę te suplementy odegrają, jeżeli nie mam pojęcia, co się dzieje z moją krwią, z moim ciałem, organizmem, czy coś tam głębiej nie siedzi takiego, co należałoby zaadresować, tak? Dlaczego uważam, ja, nie tylko ja, i różni inni znajomi trenerzy i specjaliści, że jest to najlepsze rozwiązanie. Na pewno nie jest najlepsze, ale samo w sobie pozwala na dostrzeżenie pewnych niedoborów, pewnych jakichś przekroczonych poziomów. Nie mówię tu nawet i nie użyję tego słowa norm, ponieważ norma to jest coś strasznego w naszych jakichś, powiedzmy sobie, realiach. Te normy często są dość dziwne, niewytłumaczalne i stare, niezmienne od wielu, wielu dziesiątek lat, niedostosowane do potrzeb dzisiejszych realiów, że tak to nazwę, tak? Więc patrząc przez pryzmat ludzi, którzy uprawiają sport tutaj u nas w Box 74, na pewno te normy nie zawsze mają się tak, że będą, jeżeli nawet będą przekroczone, to źle, jeśli będą w normie, to że dobrze. Nie zawsze tak jest i tutaj konieczna jest następnie po takim wykonaniu badań ich interpretacja, tak? Jest to bardzo ważna część doboru odpowiedniego sposobu odżywiania, ponieważ nie jesteśmy w stanie określić, czy pan Jan będzie dobrze się czuł, dobrze funkcjonował na takim jadłospisie, który mu przepiszemy, bez zajrzenia troszeczkę bardziej w głąb, tak? Jest cała masa dietetyków, dietetyczek, dyplomowanych, nie wiem, od tytułów można wymyślić mnóstwo. Nie o to chodzi, żeby posiadać dyplomy i jakieś certyfikaty, które również posiadamy i nie mówimy, że to źle, tylko żeby wiedzieć, co tak naprawdę temu człowiekowi pomoże, bo gdy my oprzemy swoją dietę na określonej ilości kalorii, które są w ogóle jednostką nie z tego świata, czyli w ogóle odżywianie, a kalorie nie tylko moim zdaniem, w ogóle kompletnie nie ma żadnego sensu ich liczenie, gdzie jakąś rolę możliwe, że mogą spełniać, czyli no jasne jest, że jeśli ktoś, kto mniej więcej zużywa te 2,5-3 tysiąca kalorii dziennie, tak, i tutaj temat jest głęboki jak rzeka, więc nie będziemy w niego wchodzić, a nawet jak jezioro. Przy takim spożyciu, gdy będziemy 6 tysięcy sobie spożywać, no to jasne, że będzie to duża nadwyżka i będzie to powodować kłopoty, ale jednocześnie ten sam człowiek, którego pierwszego dnia zbadamy, określimy to jego spoczynkowe, czykolwiek tylko nie nazwać, zapotrzebowanie na kalorie, on jednego dnia przychodzi na intensywne treningi cross, drugiego siedzi cały dzień przy komputerze, no to siłą rzeczy nie możemy kupić tutaj pudełeczek, które tego samego, tą samą ilość kalorii zapewnią z dnia na dzień, więc to jest kompletnie system i podejście, które nie zapewnia odpowiedniego bilansu, żadnego wglądu nie mamy w to, jakie są poziomy odpowiednich składników, tak? A co tu dopiero mówić o jakichś potencjalnych alergiach, jakichś uczuleniach, które może taka osoba posiadać, więc dopiero gdy zbadamy jej krew, dopiero gdy potrafimy to umiejętnie zinterpretować, możemy na podstawie zachowań tej osoby, które w czasie naszego wywiadu żywieniowego wypytamy tą osobę, dobrać odpowiedni styl odżywiania, czy to będzie wykluczenie pewnych grup żywieniowych, czy to będzie dodanie jakichś brakujących substancji, składników, to już jest kwestia dopiero do rozstrzygnięcia na etapie takiej indywidualnej rozmowy i konsultacji, tak? I dopiero wtedy, gdy już taka osoba zacznie się odżywać odpowiednio, dopasuje sobie ten zasób składników z żywności, będziemy wiedzieć, czego spożywa zbyt mało, możemy pomyśleć o suplementacji.
I nie mówię tutaj o takiej suplementacji proszkowej, typu właśnie odżywki, które wiele osób lubi sobie przed czy po treningiem zażyć, wypić, czy jak to inaczej skonsumować, bo są różne formy. Tutaj mówię o suplementacji w troszeczkę innych kategoriach, czyli takich substancji typu, czy to będzie magnez, witamina D3, z takich podstaw do jakichś dużo bardziej konkretnych rzeczy, typu chociażby koci pazur, czarci pazur i tak dalej, które ludzie, którzy siedzą w temacie troszeczkę dłużej, już doskonale znają. Tych substancji jest mnóstwo, tych ziół i innych dodatków, które dobieramy też pod kątem indywidualnie do danej osoby, a same odżywki, jakieś te typowe, kreatyna, białka, nie wiem, BCAA i tak dalej, to jest jakby taka wisienka na torcie, którą możemy dopiero wtedy, gdy mamy praktycznie wszystko już obcykane, opatentowane, dograne i rzeczywiście trzymamy się tego planu, rzeczywiście spożywamy te posiłki wysokiej jakości, składniki są naprawdę z dobrych źródeł, przede wszystkim sami sobie gotujemy, co często słyszę jest dużym problemem, ponieważ no, wolimy zająć się czymś innym, wolimy zająć się pracą i tak dalej, przeceniamy jej znaczenie ponad swoje zdrowie, to osobny temat, zapominamy i staramy się nadganiać tymi dodatkami, tymi tabletkami, pigułkami, które w pewnym stopniu są w stanie nam pomóc, ale na pewno jest to czubek góry lodowej, który tylko i wyłącznie może zadziałać odpowiednio, gdy ten nasz sposób odżywiania rzeczywiście będzie już w miarę dograny. I tutaj przychodzimy z pomocą oczywiście również klubowiczą i nie tylko. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak najbardziej można się z nami spotkać. box74.as.me to jest taki szybki adres internetowy, gdzie możecie zapisać się na takie spotkanie bezpłatne, umówić, pogadać, czy to o treningu, czy to o diecie. Jeżeli już jesteście z nami, no to żaden problem, podejdźcie, zapytajcie, szybko wytłumaczymy. Konsultacje są dwie w pakiecie. Pierwsza to ten wywiad żywieniowy, o którym mówiłem, który służy temu, żebyśmy my poznali wasz styl życia, co robicie, jak jecie, jak się odżywiacie, jakie macie różnego rodzaju nawyki, które pomogą nam zidentyfikować potencjalne problemy przy dobieraniu diety. Później idziecie na badanie krwi, przychodzicie z tymi wynikami, czy przysyłacie je w formie elektronicznej, bo taka też możliwość istnieje. I zaczynamy dobierać do was odpowiednie sposoby odżywiania i ewentualnie odpowiednią suplementację. Po czym spotykamy się jeszcze raz. Na tym drugim spotkaniu dostajecie pełny manual, czyli opis tego, co powinniście jeść, dlaczego przede wszystkim, w jaki sposób to zrobiliśmy pod kątem waszych właśnie wyników krwi, czego wam tam brakuje. Po 3 miesiącach kolejne spotkanie, w międzyczasie dostajecie jadłospis, uczycie się tego, jesteście w ciągłym kontakcie tutaj z naszą konsultantką i uczycie się tego, jak sobie radzić bez dodatkowych jakichś specjalistycznych substancji albo traktując je jako rzeczywiście taki dodatek i uzupełnienie do tego, co jemy. To jest najważniejsze. Mam nadzieję, że z jakimś skutkiem do was to dotrze. Zaczniecie myśleć na ten temat więcej, zaczniecie poświęcać troszeczkę więcej czasu i dbać o to, co trafia na wasz talerz. Wiadomo, że nikt nie jest święty, nam też się zdarza spożywać rzeczy, których nie należy, to jest całkowicie normalne, nawet czasami warto dla po prostu rozluźnienia, dlatego żeby mózg odpoczął, żebyśmy wiedzieli, że nie jesteśmy robotami, potraktować to jako tak zwany cheat meal i nic złego się nie stanie, dopóki te cheat meale to nie będzie codzienność, tak jak to często słyszę. Ludzie myślą, że odżywiają się dość dobrze, ale gdy przychodzi co do czego po krótkiej rozmowie, po paru pytaniach okazuje się, że no, jednak jest nieco mniej różowo. No i tyle. Myślę, że odpowiedziałem tutaj w jakiś sposób na to pytanie. Choć jeśli nadal macie wątpliwości, zapraszam do rozmowy, zapraszam do pytań, komentarzy. Będę bardzo ciekawy, co myślicie na temat naszych podcastów. Zostawcie jakiś komentarz pod spodem. I do zobaczenia wkrótce. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, chcecie coś innego usłyszeć w tych podcastach, to również piszcie pod
pod tym wideo w komentarzach, a ja postaram się odpowiedzieć nawet w naszym następnym lub kolejnym podcaście. To tyle. Do zobaczenia. Wielkie dzięki za uwagę. Do usłyszenia.